partnerem odcinka jest Pierwsza zasada na kursie Łowieckim czy myśliwskim jest taka, że myśliwy nie szkodzi, myśliwy chroni środowisko, pomaga przyrodzie i tak dalej. A to całe zabijanie to jest jakaś tam część tego wszystkiego. Nie? No jak to się ma no do rzeczywistości? Nie? Jak najprościej zostać myśliwym, ile to kosztuje. Dlaczego myśliwi doprowadzili do takiej patologii w terenie, że ludzie boją się przybywać w terenie wcześnie rano, bądź po zmroku z obawy. Pomylenia z dzikiem. Czy cywil mógłby pojechać na polowanie w towarzystwie myśliwie jako osoba strzelająca? Jak się poruszać po lesie lub jakie mieć elementy ubioru, by nie płoszyć zwierząt, ale i nie być postrzelonym przez myśliwego? Dziś w programie na pięku z drwalem myśliwy działacz PZL, dwie kadencje w Okręgowej Radzie Łowieckiej, były członek zarządu okręgłowego Bolesław Masłowski, myśliwy z wieloletnim stażem, człowiek, który na co dzień mieszka w łowisku, a zwierzęta są jego sąsiadami. Dziękujemy za przyjazd. Panie witam, Bałoku. witam serdecznie. Boleczku. witam. <grym> witam Tomaszku. To będziemy się panować, bo się znamy już dłu dosyć długo. Stwierdziliśmy z małżonką już 2014 roku. No, to sporo. Sporo. <grym> no więc właśnie, no więc właśnie. No proszę bardzo. E, oczywiście e, pozdrawiam e, wszystkich myśliwych, koleżanki, kolegów. I spróbuję odnieść się do pytań, które Tomek mi tutaj będzie zadawał. No, no nie ukrywam, że, że, żeby się posiłkować jakimiś liczbami, cyframi, to, 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 to mam takie notatki, z których będę korzystał, żeby być po pierwsze wiarygodnym, po drugie, żeby w sposób taki właściwy przekazać te. Moje doświadczenia, moje uwagi i to całe moje dotychczasowe łowiectwo. Pytanie pierwsze było: o ile sobie przypominam, czy myśliwi są potrzebni? Nie, może, może niech ja poprowadzę ten program. O, bardzo przepraszam. <laughs> Bo jak, zapędziłem jak się. Chcesz, to wytniemy. Jak chcesz? Nie, nie, nie. Boleczku, to możemy, ja okay. pytania, okay. nie, byś nie zadawał, odpowiadał. Nie, 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 nie odważy się. się. Będzie pierwszy gość, który przejmie inicjatywę tego programu. Przepraszam. Generalnie jest tak, że jest nagąka straszliwa na myśliwych. Słuszna, niesłuszna, no w zasadzie jest y, negatywny PR ciągle, bo widzimy te wszystkie filmiki. Zresztą ty sami wysyłasz te filmiki. Między innymi z tym, co się działo w obrzuchu do tego wrócimy. Tak. Y, ale wróćmy do, jak gdyby, do genezy. Nie? Pierwsza zasada na kursie y, łowieckim czy myśliwskim jest taka, że myśliwy nie szkodzi, że myśli, my, myśliwy chroni środowisko, pomaga przyrodzie i tak dalej. A to całe Zabijanie to jest jakaś tam część tego wszystkiego, nie? No, jak to się ma no do rzeczywistości, nie? Twoim zdaniem. No bo i, i jak gdyby i cała idea, przynajmniej jak ja pamiętam, jak robiłem ten kurs, cała idea jest fajna, pomagasz zwierzętom, pomagasz utrzymać populację, tworzysz nowe i tak dalej. Zresztą jak żeśmy nieraz rozmawiali, żeście sami tam w kole masę rzeczy zrobili, o których świat się nie dowiedział, nie? Jak to jest? Nie? I skąd, skąd taki po prostu negatywny odbiór tych myśliwych? No więc właśnie. No więc, czy y, nas, koleżanek, kolegów, około 120 tysięcy w kraju y, są potrzebni? Czy robią tą taką y, dobrą robotę? czy też bez nich natura by sobie poradziła i, i, i w środowisku byłaby pełna harmonia, odbywałoby się to wszystko jak należy. No, przypomnę tylko, że najstarsze, żartobliwie oczywiście mówimy, najstarsze zajęcie człowieka po zejściu z drzewa to zaczął polować, zaczął polować, żeby przeżyć. Zajął się łowiectwem, ale i zbieractwem. Oczyw, i zbieractwem, tak jest. No, dzisiaj, żeby przeżyć, nie musimy, nie musimy polować, oczywiście, ale też co by było, gdyby ta zwierzyna nie została każdego roku redukowana. Co by było, gdyby ta liczebność zwierzyny bez redukcji, no, czy, by, czy by to środowisko czy natura by sobie z tym poradziła? E, mój okręg nieduży, to jest y, sudecka kraina łowiecka, mój okręg to y, 42 koła y, około 80 obwodów, y, przede wszystkim w górach. Poluje nas około 2,5 tysiąca myśliwych. Ja tutaj raczej będę starał się mówić o swoim rejonie, o swoim terenie, o swoim środowisku. No, nie mam jakiejś takiej wiedzy, żeby wypowiadać się na, na temat łowiectwa w całym kraju. I przytoczę takie ciekawe liczby. W latach 80. pozyskiwano jelenia 150 sztuk. W całym okręgu. Dzika około 400 sztuk. Lata 2020 jelenia pozyskujemy w granicach 2000, a dzika 7-7,5 tysiące. Proszę sobie zobaczyć i porównać te liczby na przestrzeni czasu, jak to wzrosło, gdzie każdego sezonu jest prowadzony, realizowany plan odszczału, plan, który jest zatwierdzany przez Urzędy Gminy, przez Izby yy, Rolnicze, przez nadleśnictwa. Okręgowe, okręgowe oczywiście zarządy, i wykonywany w 100%. Rzadko bywa, że no gdzieś tam nie zostanie z jakichś przyczyn pewien gatunek pozyskany odstrzelony. Co sprawiło, to nasuwa się pytanie, co sprawiło, że, że no, tak olbrzymi wzrost, co by, dalej zadaję to pytanie, co by się wydarzyło, co by było, gdyby ci bezduszni, yy, myśliwi yy, nie pozyskiwali, nie zabijali, nie, nie, nie polowali. Co, 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 co mogłoby nastąpić? Mogę zadać pytanie? W, tak. Dlaczego w latach 80. było tak mało tych zwierząt? A właśnie. Do tego dążę. Do tego dążę. E, proszę sobie. E, też yy, przypomnieć, jak była prowadzona gospodarka rolna w tych latach i co się wydarzyło na przestrzeni i co to sprawiło. A więc wprowadzono uprawy, które dotąd nie były yy, uprawami rolnymi wprowadzono kukurydzę, wprowadzono rzepak, i to sprawiło, że że, że też ta rozdrobniona gospodarka, te małe poletka, te małe pola, dwa hektary, hektar czegoś zbóż zasianych, ziemniaków i tak to, dalej, to pozwalało na, na, na utrzymanie no, wówczas takich ilości. Natomiast wiel, wielkoobszarowe uprawy 20 hektarów, 30 hektarów danej uprawy. Sprawia, że ta zwierzyna, a szczególnie kukurydza, a szczególnie rzepak, sprawia to, że zwierzyna wchodzi wiosną, przede wszystkim dziki, do rzepaku w maju. Ona tam żeruje, ona tam przebywa, ona nie wychodzi do lasu. Jeśli rzepak zostaje zdjęty, dzik przenosi się w pszenicę, i teraz. Po kolejnym zebraniu powiedzmy tej pszenicy jest dojrzewająca kukurydza. I te łany kukurydzy sprawiają, że dalej ta zwierzyna tam bytuje. Tam jelenie przebywają nie 24 godziny, całe okresy. Dochodzi do, 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 do okresu godowego nawet w takich wielkich obszarach, łanach kukurydzy, gdzie się odbywa rykowisko. Gdzie one mają co jeść, mają się schować przed no, człowiekiem, ale to też później wrócimy, wrócimy do. Do, do tematu też i przed wilkiem, który, który no, też jest jednym z powodów, gdzie z lasu zwierzyna wynosi się. To myślę jest powód, gdzie te przyrosty są takie, są takie olbrzymie. No, ale za tym też idzie trudność z pozyskaniem. Jeśli to jest obszar, gdzie na, na, na poletko niewielkie wychodzi zwierz, to łatwo go pozyskać, łatwo go strzelić, łatwo, łatwo go dojść. Co można zrobić dziką jelenią w kukurydzy dwumetrowej, metrowej? No, co nie można zrobić? Nic. Ona jest. Ale możliwości jej pozyskania bliskie zeru. A mamy świadomość, jak energetyczna, jak to białko działa, jak te zwierzątka z pełnymi brzuszkami, jak to ma wpływ na, na rozmnażanie tejże zwierzyny. To, 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 to ma to znaczenie. No, taka jest też i Paradoksalna sytuacja, w niektórych przypadkach, oczywiście, szczególnie u nas w górach, gdzie inwentaryzuje koło 100 Jeleni. Tyle mamy. Przychodzi okres lata, przychodzi okres jesieni. Okazuje się, że ściągają z, z innych obwodów, z obszarów leśnych, Jelenie, Daniele właśnie na te obszary, na których jest prowadzona taka właśnie uprawa. I tam przebywa już 200, 300 sztuk. Proszę sobie wyobrazić, taka chmara, czy też dzików watacha, ile zjada, ile, ile szkód wyrządza w uprawach, czy to indywidualnym rolnikom, czy też oczywiście przedsiębiorstwom rolnym. Jest to wielki problem. Jest to wielki problem i tutaj właśnie no proszę, ciągle będę wracał do tego, czy ten myśliwy jest potrzebny. Ja nie będę odpowiadał na to pytanie. Myślę, że słuchacze, widzowie sami dojdą do tych wniosków i sami odpowiedzą sobie na, na, na te pytania. Ech. Oczywiście ech. pieniążki na, 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 na odszkodowania. Są to pieniążki koła i to są dwa składniki. Koło ma do dyspozycji tylko środki ze składek i drugi czynnik to środki, które pozyskają ze sprzedaży zwierzyny. Ostatni czas jest bardzo trudny dla y, myśliwych dla kółowieckich, bardzo trudny. Z uwagi na to, że. No, ceny skupu są niskie. 2 zł do 4 za kilogram y, tuszy dzika, 4 do 6 zł za kilogram tuszy jelenia. Więc y, jest problem. Natomiast odszkodowania wzrastają w związku z tym, że no proszę zobaczyć dzisiaj, jaka jest cena paliwa, które musi być zużyte do produkcji rolnej. Proszę zobaczyć, jak ja słyszę w TV: rolnik twierdzi, w ubiegłym roku płacił 900 zł za tonę nawozu, w tym roku płaci 3000 Sprzęt i tak dalej. No więc jeśli wypłacaliśmy szkodę, przykładowo 1000 zł 5000, 10, a bywa, że są takie zniszczenia, takie uprawy, gdzie to w setki tysięcy, tysięcy przychodzi, to, to teraz ile kroć to wzrośnie, bo yy, oczywiście nakłady na to rolnik sobie no, przelicza, czy przedsiębiorstwo rolne. I, i, I żąda, i żąda. No takie powiedzenie, że ci myśliwi to takie łobuzy, oni na kiechytrusy nie chcą płacić. Chodzą z miarką każdy metr kwadratowy obmierzony z powiedzmy na dwóch hektarach szkody. Rolnik mówi, proszę mi tu wypłacić, uszkodzona jest cała powierzchnia. Mierzymy zliczamy, okazuje się, że to jest raptem 20 arów. No więc niezadowolenie, niezadowolenie i to i to właśnie takie no, no, oskarżanie nas. a przecież a przecież no, te pieniążki, gdybyśmy mieli, no to, 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 to no, powiedzmy nie byłoby większego problemu. Ale ale, ale no no. no a nie uważasz, że się wtrącę, że najlepiej może by było przeprowadzić taki eksperyment społeczny, żeby faktycznie, nie wiem, przez rok albo dwa myśliwi zawiesili kompletnie swoją działalność? Właśnie. Ja jeszcze tylko wrócę do tych odszkodowań, bo to jest taka pięta Achillesowa i boryka się z tym wiele kół. Były takie propozycje rządowe, żeby powołać organ, który będzie Jeździł, który będzie dokonywał szacowania szkód i oczywiście będzie płacił. Więc szybciutko po zderzeniu się ja ze ścianą, szybciutko się z tego wycofano, ponieważ no, proszę sobie zwrócić uwagę, że no, należałoby przeszkolić, zatrudnić ludzi. Należałoby wynająć lokale, wydzierżawić. Należałoby wyposażyć w auta, w sprzęt i tak dalej. No i oczywiście płacić ze skarbu państwa. Gdzie myśliwi robią to za darmo, za free? Jeszcze dokładają. I płacą z własnych pieniążków. Oczywiście to niezadowolenie jest, No my to rozumiemy. Jeśli ja mam szkody ktoś mi uszkodził auto. To ja mam rysę na, na błotniku, ale oczywiście żądam od żeby żebym miał cały błotnik wymieniony. Jeśli mi zalano mieszkanie i sufit jest, powiedzmy, do, 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 do malowania, to ja chcę jeszcze, żeby parkiet, jeszcze może ściany, jeszcze coś i no, no nie będę zadowolony. Ja to rozumiem, ale no niestety. Czyli jesteś za eksperymentem społecznym? <laughs> Roczny? Czy, <noise> eksperyment społeczny, roczny. Ty mówiłeś mi tutaj... Yy, proszę wróć do tego pytania. No czy po prostu, yy, że jak wtedy zawiesimy Jeśli działalność zawiesimy, myśliwych... Tak jest. Proszę bardzo. Dziki zaczną wjeżdżać w miasto. Znaczy Może już wjeżdżają. Tak, tak. Proszę już wjeżdżają, bardzo, zróbmy taką że symulację. Dziki, dziki zostaną zabijane przez samochody, zostaną, nie wiem... Może zaczną znowu ludzie kusować i zjedzą, czy, on, czy przestaną siać te. Nie wiem, po prostu zostawimy to tak, jak ludzie mówią, zostawmy to naturze. Czyli dziki się przyjdą do, do śmietników do miasta, jak sobie chodzą, i nikt z tym nic nie będzie robił, bo oswajają się z ludźmi, bo dzieci będą karmić z rączki takie fajne dziczki, zwłaszcza te małe, bo one są takie fajne. Jak w śmietniczkach przy, będą jak chodzić. Jak przy śmietniczkach będą, wyjadać, będą. chodzić, no, te sarenki to, tam sobie będą biegać, to wszystko. Co się może dalej wydarzyć? Proszę bardzo. Wisi na haku, tak jak proponowałeś, 120, szczel, 120, 120 tysięcy yy, czy, czy, czy więcej kolegów, koleżanek nie polują przez jeden rok. już odpowiadam. Yy, więc yy, <ścoughs> dzisiaj inwentaryzujemy 400 sztuk. Przepraszam, 4000 4 4000 jeleni mamy taki stan w naszym okręgu. Około, bo to takie nie jest dalekie prawdy. Przyrost, który jest wyliczany każdego roku przy sporządzaniu planów łowieckich i tak dalej, to 30%. Rachunek jest prosty. Na drugi rok mamy już nie 4, tylko 5200 jelenia. Ale co się dzieje z dzikiem? Dzik dzisiaj oceniamy około 3000 sztuk różnych. Przyrost ale... dzika to 200%. I proszę zobaczyć, jeśli nie będziemy szczelać, nie będziemy redukować, nie będziemy odszczeliwać, nie będziemy tych yy, redukcji yy, prawda, czy też odstrzałów sanitarnych, yy, to, 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 to z 3000 tysięcy za rok mamy 9000. tysięcy. Ja już nie mówię co za dwa lata, bo tu wychodzi mi po dwóch latach 27 tysięcy sztuk. I pytam się. U, u was tylko w okręgu tam, tak? Mówię o swoim okręgu. To myślę, że no wiele odpowiada. Kto by płacił odszkodowania? Kto by płacił odszkodowania? Co by się działo na polach uprawnych? Też trzeba wspomnieć tutaj o drapieżnikach. Drapieżniki typu, typu lis, jenot, kuna to też robią robotę. Taką, że na przykład strzelamy w sezonie stolisów. W przyszłym sezonie strzelamy stolisów. Po dwóch latach strzelamy znowu stolisów i te lisy ciągle są. Co się dzieje? No, tak zaplanowane, tak wykonujemy. No nie możemy, że tak powiem, no, przeszczelić. Nie wolno. Trzeba się zmieścić w planie. Lis do lat myślę, 70. -tych, 80. -tych, nie mając w naturze naturalnego przeciwnika wroga, rozmnaża się, rozmnaża się i nic mu nie zagraża. Ale w tych latach, o których wspomniałem, jego dziesiątkowały choroby. Była to wścieklizna i choroba skóry to parch, szaje, to tak. Takie, takie właśnie yy, bardzo brzydkie, yy, brzydko wyglądające choroby na tych zwierzątkach. Rozpoczęto y, akcje szczepienia, ponieważ one zagrażały, ta wścieklizna zagrażała oczywiście ludziom, zwierzętom, ponieważ ten lis gdzieś tam podchodząc do wodopoju pozostawiał ślinę na trawie, krowy to bydla, bydło y, zjadało i dochodziło do takiej sytuacji. Oczywiście y, one w temperaturze, w gorące podchodziły do ludzi, więc y, m, mogły ugryźć. M, no, pamiętamy, znaczy ja pamiętam tę sytuację, kiedy podejrzenie zakażeniem wirusem ścieklizny, jakie bolesne zaszczyki i tak dalej, i tak dalej. Rozpoczęto akcję wykładania szczepionki, więc lata 90. do chyba 2000 któregoś roku, myśmy mieli w kołach obowiązek, żeby zdawać każdego roku. Około tam 10 sztuk lisa do Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej i dokonywano badań, jak ta, działa, jak ta szczepionka działa. Okazuje się, że trafna rzecz to one były zrzucane samolotu. Te szczepionki były wykładane. Pięknie się to udało, choć rzadko się udaje, kiedy człowiek swoje łapki ułoży w naturę i chce ją poprawiać. Jak ja to mówię chcę poprawiać Pana Boga. Tutaj się udało. Z tego względu, że zareagowały fantastycznie, zażegnane właśnie to niebezpieczeństwo. Nie ma już właśnie niebezpieczeństwa zachorowań na wściekliznę, ale co za tym idzie, nastąpił przyrost. Więc ten liseczek liszka daje 3, 4, 5 w miocie, no i każdy brzuszek chce być pełny, każdy liseczek chce zjeść. W ten sposób Doszło do takiego zachwiania równowagi i zniknęła nam zwierzyna drobna. Jaka to jest drobna? Czyli bażant, kuropatwa, przepiórka, zając, królik dziki. Nie ma. Tych zwierzątek nie ma, albo są, jeśli to jakieś śladowej ilości, ponieważ no, to, o czym mówiłem wcześniej, lisy, ale też i pomagają. Które są pod ochroną kruki, aszczębie lisy i jenoty. Więc, więc dochodzi do tego, że dzisiaj lis, już jeśli nie ma tej drobnej zwierzyny, to trzebi nam koźlęta. Od sarny koźlaczki. Potrafi przekładać łąki, potrafi przekładać te miejsca. Gdzie bytuje sarna. Ten koźlaczek leży sobie, koźle leży. Koźlaczek to taki mały bambi. Mały bambi leży w trawie, mama go nakarmi i on tydzień do dwóch tygodni nie opuszcza tego miejsca. Jak trafi lis, oczywiście mama koza nie obroni, nie ma takich możliwości, nie ma takich szans, ale zostają po prostu. Zjadane. No, takie różne prowadzone były. <laughs> rozkopywano Norelisie i tam powiedzmy kilkanaście cewek, czyli nóg od, koźl od, 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 od koźląt, ale też i od dorosłych osobników znajdywano. Ja doświadczyłem czegoś, co mnie przeraziło i zawsze o tym mówię. Prowadziłem kilkanaście lat hodowlę zagrodową Daniela. I spotkałem się z czymś takim, że gdzieś tam wieczorem 10-11 w porze czerwiec, tak jak, 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 jak przychodzą na świat, cielą się łanie Daniela. Miałem cztery cielaczki, wiedziałem o nich. I nagle, gdzieś tam wieczorem, siedząc z małżonką na tarasie, słyszę przeraźliwy płacz tego cielaczka. No więc domyśliłem się, co się dzieje. Na bosaka biegiem z psem Ruszyliśmy no spory kawałek pod górę. Ten pies ujadał i ja krzyczałem, i proszę sobie wyobrazić, że to ciele tygodniowe to przecież jest już masa, zostało przez lisa schwycone w pysk i przeciągnięte ponad 100 metrów do ogrodzenia, przeciągnięte przez siatkę ogrodzeniową, i tam już na, na, na taką e, przez nas <laughs> wrzawę. Ten cielaczek uwolnił się, czy też lis go wypuścił i przez tą siatkę wrócił. Na drugi dzień, oczywiście liczę, jest ta sama ilość, więc przeżył. Więc proszę zobaczyć, że no, jeśli się znowu nas oskarża, że te takie fajne liseczki, puchate, biedne, przychodzą, ja im chlebek rzucam, z okna, on się do mnie uśmiecha i tak dalej. No, z punktu widzenia łowiectwa i utrzymania tego ilościowego w danym gatunku, to, to to znowu, czy ten myśliwy jest potrzebny? Muflon. Muflon. Powiedzmy o muflonie. Tak. Jest muflon dzisiaj? Muflon e, to taka e, zagłębie muflona, zwane u nas. E, byliśmy bardzo dumni. No myślę, że jeszcze trochę jesteśmy, ale już to się kończy. Muflon pięknie się zadomowił. Muflon e, pięknie u nas bytował, więc dochodziło do takich ilości 200, 250, 300 sztuk kierdle przepięknych muflonów wychodziły na, na pola, żeby oczywiście pojeść, ale głównie to jest zwierzątko, które przebywa w lesie. No więc od kilku lat już tego muflona powiedzmy inwentaryzowanego 300 sztuk, może jest 30, 50 w danych rejonach, które mi są wiadomo, u mnie w Górach Sobich muflon już nie jest widziany. Myślę, że już się skończył, a może gdzieś tam jeszcze jakieś niewielkie ilości uchowały się. Muflon został zarżnięty przez wilka. Wilk, który się rozpanoszył, wilk, który w sposób nienaturalny pojawił się na naszym terenie. Co to znaczy w sposób nienaturalny? A właśnie... To, co wcześniej mówiłem, że jak człowiek wsadzi swoje łapki i chce poprawiać naturę i pana Boga, to, 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 tak to tak to właśnie bywa. Ja rozumiem, oczywiście jak najbardziej wilk jest potrzebny, wilk, jeśli natura stworzyła wszystkie inne zwierzątka, to i wilka i niech on jest, tak jak był, bieszczady, puszcza Białowieska, proszę bardzo. Ale jeśli wilka się hoduje, jeśli wilka się wypuszcza, to pytam, czemu to ma służyć. Komu i czemu to ma służyć dalej. Jeśli poczytamy literaturę, to yy, ja tego nie doświadczyłem. Ale Wilk w yy, zderzeniu z człowiekiem, spotkaniu z człowiekiem zachowywał się w sposób następujący, kuląc ogon pod siebie, załatwiając się ze strachu pod siebie. Dzisiaj Wilka spotykamy w lesie i my go musimy omijać. On się nie boi. Stoi, patrzy, na razie. Wilk, więc muflon jest. No, jeszcze o tym wilku za chwilę. Muflon jest taką łatwą zdobyczą. To ta owca korsykańska. Przepiękne zwierzątko, ale poszło pierwsze na rzeź. Wyciął go wilk. Teraz sarenka idzie, więc być może. Że to się, to się będzie. To, się będzie no, no. to jest taka. Ja nazywam bomba z opóźnionym zapłonem. Gdyby to był wilk, ale proszę sobie wyobrazić badania, stwierdzenie, że 8, 60% jest genu wilka, a 40% psa. Więc dalej pytam, czemu to ma służyć? Co to jest? Dlaczego. Dlaczego się produkuje wilka? Przecież to nie jest wilk, to jest hybryda. A skąd takie badania? Gdzie, kto robi takie badania? Yy, mamy takie informacje. Takie informacje yy, były publikowane, Ja w tej chwili no, gdzieś tam bym musiał poszperać. Yy, były prowadzone i to i to, i to, i to, to, to no, szokuje. To szokuje. Po co to robić? Po co hodować i. i... A do wilka strzelać nie można. Oczywiście, oczywiście Wilk jest pod ochroną. I tutaj jest no taki apel, że by w no, no, jakiś sposób. Y, ci, którzy decydują o tym, żeby no, wydały nam takie pozwolenie na limitowane odcztał Wilka. Żeby ten, wilk, żeby ten wilk, którego dzisiaj mamy no, prawdopodobnie 2,5 tysiąca, ale faktycznie określa się na 4, 4,5 tysiąca. To już jest duża ilość. Ja troszeczkę no, tak, jestem zaniepokojony, ponieważ te sygnały przychodzą, gdzie z, z lasu takie zdarzenia, gdzie szczelony dzik, Myśliwy podchodzi, zanim, zanim zszedł z ambony, to wilki zabrały mu tego dzika. No to pół jedy. Ale w kolejnym przypadku, schodząc z ambony, wilk zaatakował. Dobrze, że, że, że miał plecak na sobie, to, 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 to po prostu no, nie został pogryziony, uciekł na ambony, do kolegów. dzwoni, przyjechali, odebrali go. Są sytuacje. Gdzie w biały dzień. Ja nawet ostatnio jakieś dwa tygodnie temu myśmy na takie wspomaganie zwierzyny, bo ten nasz teren górski jest bardzo trudny. To, to, to taki, taki no, bardzo ubogi w karmę i pasze, więc przyjechały korzonki, to jest taki odpad buraka i ładuje na przyczepkę idzie pani. Idzie pani do mnie. No i tam z pozdrowieniem i z zapytaniem i właśnie z, taką, z takim niepokojem wyraża. Mówi, Proszę Pana, ja tu mieszkam na końcu tej ulicy, to już jest koniec tej miejscowości. Mam tam gospodarstwo rolne, mam bydło i boję się wyjść wieczorem na dół. Co się dzieje? Proszę Pana, ledwo psa odebraliśmy. Psy są przy można powiedzieć, dla wilków. Odebraliśmy psa z łańcucha, schowaliśmy do korytarza, czy tam gdzieś do pomieszczenia, bo psy wróć, wilki podchodzą pod gospodarstwo, Boimy się o bydło, ponieważ mogą wjechać nam do obory, do stodowy, tam gdzie ono przebywa, no i będzie kłopot. Wielokrotnie są widziane i już tam sąsiad właśnie też miał taki przypadek. Natomiast ja to mam z własnego podwórka, ale jakieś 2-3 lata temu przekaz mojego przyjaciela z Węglówki, pozdrawiam, powiada tak. Bolesław, u mnie gmina wypłaciła za zarżnięte owce pieniążki hodowcom, góralom 504 sztuki. Watachy są widziane. Gaździna w biały dzień liczy na łące 26 wilków. Więc to są takie no, już sygnały bardzo ważne. To, 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 to no, no, coś by trzeba było z tym zrobić. Nie wiem jak to dalej się potoczy, nie wiem jak się to dalej będzie No Ale, jest działo, to też taki ale no właśnie jest nieoficjalny, mówi się gdzieś tam, że nieoficjalnie strzelają myśliwi do wilków. No więc yy, jakie jest tak zdanie o tym? Jakie jest moje zdanie? No, oczywiście nikt nikogo za rękę nie złapał, nie można powiedzieć nic, ponieważ nam od pewnego momentu, myśmy mieli obowiązek strzelania wałęsających się psów, kotów w lesie i tak dalej. oczywiście jest zakaz, teraz trzeba wziąć pod pachę, zapytać gdzie mieszka, odnieść właścicielom. Myślę, że nikt nie będzie się narażał, zwłaszcza, że te pierwsze osobniki miały pozakładane na sobie obroże, z, które GPS-em były kontrolowane, zresztą pokazywane mapki, jak one wędrują, jak się przemieszczają, ile pokonują drogi i tak Pewnie to, co w naturze się już przyszło na świat, to tego nie mają. Ale no, to jest strach, to jest strach, to jest odpowiedzialność, no nie możemy, nie możemy no, no, no działać e, niezgodnie z prawem. To tak jakbyś mnie zapytał, e, czy myśliwi kusują. No, no nie wiem, ja nie spotkałem się, nie, nikogo nie złapałem. Nie, e, no pewnie jak wszędzie, pewnie jak wszędzie nie powiem, że wszyscy są święci. To też było było błudne i bzdurne. E, gdzieś tam kogoś paluch swędzi, gdzieś tam sytuacja stwarza złodzieja, może i tu się wydarza. Ja nie słyszałem, żeby ktoś został y, ukarany, czy ktoś został y, pociągnięty odpowiedzialności po y, szczeleniu do, 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 do Wilka. Polowanie, polowanie y, czy tam odstrzał zambony, nie z podsypywaniem z wier... A no więc właśnie. Nie? Czy a no to nie jest trochę właśnie. jak zabijanie przepaśniku. Tak. Odwieczny temat. Odwieczny temat. Super. Tomaszku, jeśli to są tereny i rejony, to o czym wcześniej mówiłem, to nawet nieopodal w moim, w moim okręgu są rejony, gdzie są duże uprawy kukurydzy. I tam myśliwi nie mają potrzeby, nie mają potrzeby robienia tak zwanych nęcisk, podsypów i pod ambonami, ponieważ dziki i zwierzyna wychodzi na te, a szczególnie w tym okresie jesieni, po zbiorach wychodzi na te ścierniska. Więc przychodzi śnieg, one są świetnie widoczne. One nawet jak ściernisko po kukurydzy jest zaorane, to będą buchtować, będą ryć i te kolby i tam będą znajdować to ziarno. Gdzieś tam na, 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 na przesmykach wyjściu z lasu. Więc ci myśliwi nie mają takiej potrzeby. Natomiast my, żeby wykonać plan w górach, proszę sobie wyobrazić, że w mojej gminie no na palcach jednej ręki mogę, mogę policzyć tych rolników, którzy uprawiają cokolwiek. To są wszystko łąki, to są pastwiska prowadzone hodowle, ale też i takie tereny, gdzie tylko się kosi, yy, oczywiście pobiera opłaty, yy, więc, yy, więc są to nawet takie rejony, bodajże yy, Natura 2000, gdzie w ogóle nie wolno nic robić. Ech, więc yy, ta zwierzyna jest skazana tylko i wyłącznie na to, co da las, to co da ta łąka więc my płacimy bardzo dużo pieniążków, bardzo dużo odszkodowań jest za uszkodzone areały łąk i pastwisk. Dzik nie dlatego, że mu trawa smakuje, ale dzik buchtuje i ryje i szuka robaków, czyli te larwy, które w ziemi przebywają on ma świetny węch, więc będzie przewracał te łąki, będzie szukał tego pokarmu. No, takie cukiereczki, jeśli chodzi o dzika. Kolega pokusił się i, i powiedzmy, no tam z odmierzył met na met, powierzchnię, wziął łopatę i zaczął to kopać. 16 takich pędraków znalazł, takich, takich robali, więc no te dziki to robią, te dziki szukają pożywienia, bo nie mają dostępu do karmy. My płacimy właśnie za te, za te szkody, bo, bo, bo one, one muszą, one, one muszą ten pokarm zdobywać. Wykładamy różne odpady, gdzie prawo wiejskie nie pozwala do karmiania zwierzyny, ale żeby pozyskać, żeby wykonać plan. W związku z tą yy, chorobą ASF mamy doprowadzić do jedne, jednej sztuki na tysiąc hektarów, jeśli chodzi o dzika. Realne czy nierealne? Nierealne, oczywiście, że nierealne. To, to nie ma o czym mówić. Więc ja muszę nęcić, ja muszę y, jakieś tam ilości, no nie wiem suchego chleba, czy, 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 czy karmy, czy kukurydzy, czy jakichś odpadów po to, żeby mieć możliwość pozyskania, żeby mieć możliwość strzału, no bo wyobraź no bo sobie, no biegaj po młodniku, po lesie ze szczelbą i, 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 i szukaj dzika. No, 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 no nie ma szans, no, no taka, takie są realia. A tutaj ja mam możliwość oceny, czy to jest przelatek, czy to jest warchlak, czy to jest locha, czy to, no Choć teraz no, został zdjęty całkowicie okres ochronny na nie, co bardzo ubolewam, bo, 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 bo taki lis i inne zwierzątko ma swój okres ochronny, kiedy, kiedy, jest, kiedy jest w okresie ciąży. My mamy obowiązek odszelić taką zwierzynę. No. Pozostawiam to bez komentarza. Wróćmy na chwilę do tematu broni, albo, albo go zacznijmy. Czy nie uważasz, że jeżeli chodzi o broń myśliwską, to powinny być jakieś częstsze, jakieś, no, jakaś częstotliwość testów, czy, czy jakieś takich sprawdzianów, jeżeli chodzi o posługiwanie się bronią, bo mając broń myśliwską, w zasadzie jak już uzyskasz raz to pozwolenie, a zwrok ci się zepsuje to już polowanie to zweryfikuje czasem. I wypadki pokazują, że nie wszyscy mają umiejętność takiej pracy manualnej na broni i plus jeszcze bezpieczeństwo. Mówi się o tym, ale wypadki są. Z czego to wynika? Ja mam takie wrażenie że czasem, że jednak nie wszyscy mają takie... Nie mówię oczywiście, że każdy myśliwy nie umie obsługiwać się bronią i nie zna zasad, ale ale chyba trochę mało tej, tak. tej pracy manualnej na broni. Myślę, że z doświadczenia i, 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 i z tych przekazów nieszczęśliwych wypadków z bronią, która powiadają raz do roku sama strzela bzdura, strzela człowiek. Emocje. Tutaj myślę, że w dużej... Mierze y, powodują emocje. Jeśli oddaje się szczał celny, niecel, niecelny, trafiony, to rozładowanie tej broni, zabezpieczenie tej broni, y, no, w, przepisy, zasady używania, no, no, to wyraźnie mówią, no, ale, ale, ale no, życie sobie, przepisy sobie i dochodzi do tych y, nieszczęśliwych, tragicznych wypadków, tych szczałów, jakichś rykoszetów i tak dalej. Myślę tak, że to, co było do tej pory obowiązujące, to raz do roku każdy myśliwy musiał mieć w kole szkolenie i tak zwane przystrzelanie broni, więc ta broń, która była w użyciu na polowaniu, z tą bronią jeździliśmy na, 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 na szczelnicę, dokonywaliśmy przeglądu. Czy ona jest prawna? Prosząc kolegów, różnikarzy na takie spotkania, to raz. Po drugie, kontrolne szczały, czy ona jest celna? Z czym to się wiąże? Oczywiście no, celność wiadomo, szczał oddany do zwierzyny ma sprawić, że ta zwierzyna nie może cierpieć. Dzisiaj konstrukcja kuli, broń jest tak już, taka produkcja tak, tak jest dostosowana, że posiada bardzo wysoką energię, co sprawia, że w zetknięciu kuli z tuszą następuje zwierzynie tak zwany szcząs, udar. Zwierzyna pada, no to, to coś na zasadach, no mamy to przykładów, ludzkich wypadek, nogi połamane, a człowiek chodzi, prawda? Więc ta zwierzyna jeszcze nie odczuwa myślę tego bólu, a, a, a pada i, 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 następuje, i następuje zgon. To jest stosowane w dalszym ciągu, te przystrzeliwania, te kontrolne szczały to raz. Natomiast to, o czym mówisz, że broń jest nam dana i nie ma nad, nad stanem może zdrowia, czy, czy umiejętności, czy też no, no, dyspozycji myśliwego, to już to zostało regulowane. Już mamy od 2003 roku 2023, przepraszam. 2023? Tak, od, 1, od stycznia do końca marca mamy obowiązek. Mamy obowiązek. 2023 to dopiero będzie. Tak, więc mówię o tym. Mamy czas jeszcze. Aha. Mamy jeszcze czas, ale już jest taki zapis, że od 1 stycznia do końca marca mamy obowiązek przedstawienia zaświadczenia o badaniach. To, co robiliśmy raz na zawsze, no ja częściej robiłem jako instruktor, sędzia instruktor szczelec też posiadałem broń krótką, to, to, to był obowiązek co 5 lat robienia tych badań. Więc myśliwy, zdając egzaminy, robi badania i na czas nieokreślony ma to pozwolenie na broń. Dzisiaj właśnie to, o czym mówię, będzie obowiązek co 5 lat robienia takich badań. Czyli trzeba wzrok, słuch, prawda, no i psycholog. I, 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 I właśnie. Zrok. i No, 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 no więc, no więc yy, to się zmienia. To się zmienia. Może w jakiś sposób yy, ci ludzie, którzy. Yy, no, mam szelbę, jestem myśliwym, płacę składki i tyle. Jeśli mi przyjdzie pójść na polowanie, no to może niechętnie, no, no, no różnie to bywa. No to myślę, że zostanie to. W przyszłym roku zweryfikowane i, i dobrze się stało. Uważam, że dobrze się stało. Że jest to potrzebne, jest to właściwe. Tutaj pytanie od ludzi się pojawiają. Tak? Jak najprościej zostać myśliwym ile to kosztuje? To się nie zmieniło. Jak najprościej zostać myśliwym. No, no, trzeba, no trzeba to rozmawiać ze sobą. Czy na pewno. I co mnie kieruje? Tutaj taki przykład no, żartobliwy przytoczę, kiedy młody człowiek, będąc kilka razy na szczelnicy, widział, jak to się dzieje szczelanie, coś tam do żutków sportowej i tak dalej. No więc już zapałał chęcią, że będę myśliwym. Panie Wolku, co mam zrobić? I, no, no co zrobić? No, trzeba napisać podanie prośbą do koła wybranego czy na własnym terenie o, yy, o to, że, że wyrażam taką ochotę i o przyjęcie na staż kandydacki. No należałoby uzasadnić. No ale co ja mam napisać? No co ja mam napisać? No ja nie wiem, no co napisać. No napisz, że no. lubisz zwierzątka, lubisz, nie wiem, szczelaś, lubisz coś. Ale ja nie wiem, ale, ale naprawdę powiem bolkurem. Co no, masz no. napisać? Ja, słuchaj, lubisz dziczyznę? Lubisz kotlety z dzika? Tak. To no, pisz, że lubisz kotlety z dzika. <głosy> <głosy> Oczywiście, bo żartowaliśmy. No więc trzeba napisać podanie dookoła. Jeśli się zostanie przyjętym na staż kandydacki, odbyć ten staż, to nic nie kosztuje Natomiast trzeba poświęcić czas, trzeba być aktywnym w tym okresie jednego roku. Trzeba. No, wiedzieć, że na pewno się chce. Wiedzieć, co, co mną kieruje, no, co chciałbym osiągnąć, czy, no, jak chciałbym spędzić czas. Czy to pewnie jeszcze nie wiem, czy staje się to moją pasją, czy nie, ale, ale no, gdzieś tam to, to drzemie. Następnie odbyć kurs, zdać egzamin, badania itd. No i powiedzmy w tym momencie, staje się myśliwym. Staje się myśliwym, no i teraz trzeba zadbać o to, czy koło mnie przyjmie na członka, czy też będę w okresie takim próbnym, rezydenta. Jak to się teraz nazywa? Do trzech lat można być takim rezydentem. Myśliwi koledzy obserwują. Ja osobiście pamiętam, jeśli, mo jeśli mogę, swój czas, to późno zacząłem. Późno, powiedzmy swoje, zacząłem. Miałem staż dopiero tam 30 kilka lat. Zacząłem w wieku 35 lat. Wcześniej bardzo chciałem. Bardzo chciałem. Ja mieszkałem na wsi. E, słyszałem te szczały. E, myśliwi przyjeżdżali do nas, gdzie, gdzie pilnowali upraw e, moich rodziców. E, to bardzo mnie pociągało, bardzo chciałem, za, bardzo, bardzo, bardzo. E, no ale niestety wujaszek, który był myśliwym, no tak e, rozwiał mi to. O, e, nie radził. Mówi, Słuchaj, to jest tak obszerny materiał. Poznać biologię każdego. Zwierzaka, poznać prawo łowieckie, poznać wszystkie zasady, tradycje, poznać broń, amunicję, te ustawy. To jest taki ogromny materiał, że ty sobie nie poradzisz to raz, ale tutaj mówię o latach 70., a poza tym musisz należeć do partii. O kto ci da broń?. Nie będzie. Członkiem PZPR. No więc odpuściłem, ale potem to gdzieś tam wracało i znalazłem się w środowisku myśliwych. myśliwych i, 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 ale zapisałeś świetlów... się do partii, czy nie? No nie, do to już dzisiaj, było po. Do dzisiaj nie, nie, nigdy w żadnej partii. I, i na pewno PZPR. Więc, więc rozdmuchano tą iskierkę moją. W tym środowisku myśliwych leśników i tutaj pozdrawiam rodzinkę, jeśli mogę, z Rakoniewic. Więc tam to się stało i, i, i jakoś po powrocie trafiłem na ludzi, którzy mnie wprowadzili. Ale też muszę wspomnieć, że rodzina już jakoś była ukształtowana. Mieszkanie, praca, dzieciaczki w wieku takim, że mogłem sobie na to pozwolić. Działeczka. <laughs> Ponieważ mieszkałem na tym osiedlu słynnym, słynnym z ostatnich yy, bardzo yy, złych tych nie yy, przekazów, tak. <laughs> I, 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 no, I rozpoczęła się moja taka no, 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 działalność. Powiem, że chwyciło mnie to za gardło mocno i, i uważam to za piękną pasję. Jeśli tutaj to mógłbym do rana mówić o moich przeżyciach, o moich, o moich takich właśnie przemiłych sytuacjach, gdzie. Gdzie idę na ambonę, to absolutnie niekoniecznie, żeby, żeby coś strzelić, coś pozyskać, ale tutaj zalecam i polecam i namawiam. Dla mnie przebywanie właśnie w tym miejscu, obserwowanie tej zwierzyny, ich zachowań w przeróżnych sytuacjach, okresach godowych i tak dalej, są przepiękne, przemiłe. Tego nigdzie nikt nie zobaczy w żadnym. TV. A poza tym zostaję sam z sobą i mam czas, żeby uładzić wiele spraw, żeby porozmawiać ze sobą, żeby e, rozwiązać problemy. Ja to zawsze nazywałem pracując, e, już teraz jestem emerytem. Pracując, szedłem na ambonę i to był mój wentyl bezpieczeństwa psychicznego. Tam uchodziły wszystkie ze mnie emocje. I, i, i Tomeczku, powiem ci, że idąc na ambonę po pracy, Gdzieś tam na zasiadkę spotkałbym człowieka na swojej drodze, no może bym go nie nakrzyczał, może bym go tam gdzieś nie szturchał, ale tak bym przeszedł czego tutaj. Ale po pięciu godzinach, czterech, pięciu, sześciu godzinach z powrotem wracając z ambony i bym spotkał tego samego napadka człowieka. No może bym się nie rzucił nie całował go, ale na pewno bym się zatrzymał i zaczął rozmawiać. Tak to wszystko poszło. Krótkie info. Jeśli doceniacie naszą pracę i chcecie wesprzeć działalność tego podcastu, zajrzyjcie na stronę rarytasydrwala.pl. Robiąc zakupy, dajecie nam możliwość rozwoju kanału, a my zyskujemy czas i środki na tworzenie dodatkowych treści. Znajdziecie tam nietuzinkowe produkty i usługi, takie jak kraftowe alkohole, szkolenia wojskowe lub inne usługi oferowane m.in. przez gości tego podcastu. Więc jeśli szukacie ciekawych smaków, ciekawej formy spędzania czasu, czy wyjątkowego prezentu, to link macie w opisie. Dzięki! Odnośnie tego, jest tutaj pytanie. Dlaczego myśliwi doprowadzili do takiej patologii w terenie, że ludzie uprawiający różne sporty, biegacze, suriwalowcy, bush, bushcrafterzy, fotografowie przyrody, czy zwykli grzybiarze boją się przybywać w terenie wcześniej rano, bądź po zmroku z obawy pomylenia z dzikiem. Tak. Ach, no więc. Za dużo wypadków, za dużo nerwów na tej japońskiej. Myślę, że y, jeśli coś dobrego się dzieje, to przechodzi się obok tego. Tak, obojętnie. Natomiast jeśli się y, przykry, tragiczny wypadek zdarzy, przydarzy, to już jest to podniesione do takiej potęgi, rozmuchane i, i właśnie gdzie to ma wzbudzić, nie wiem, przerażenie, ma być ten taki właśnie aniny pier dla myśliwych i myśliwstwa i łowiectwa. Yy, trudno mi mówić za, za jakieś odczucia kolegów, ale ja nie wyobrażam sobie, żebym oddał szczał do celu nierozpoznanego. Nie wyobrażam sobie. Ja wiem, że jeśli zdecydowałem po obserwacji, nie wiem, jednodniowej, dwudniowej, czy w ogóle wiele chwil, godzin danego osobnika i zdecyduję, to ja właśnie staram się taki moment wybrać i tak to zrobić, to o czym mówiłem, żeby to zwierzę padło i nie było. Dalej szukania, czy, czy, czy cierpienia ze strony tej zwierzyny. A nie wyobrażam sobie, że można było szczelić do czegoś, do plamy, do, do, do czegoś, gdzie mogę domiemywać, że, że to może jest to. No nie wolno tego robić. Absolutnie nie robię tego. Wielu moich kolegów no, zachowuje się podobnie. No więc. Jeśli grzybiarz idzie, jeśli spacerowicz, mam całą masę ludzi, którzy przechodzą, no mają prawo, no mają prawo przebywać w lesie, mają prawo zbierać jagody, grzyby. No pewnie krzywo patrzę na tego, który tam popisuje się kładem, autem i robi hałas, szum i tak dalej, bo, bo, bo no, no, no to jest nie fair. Ale nie wyobrażam sobie to, co mówię, żeby się coś mogło wydarzyć takiego, żebym był zagrożeniem. Czy cywil mógłby pójść, pojechać na polowanie w towarzystwie i myśliwie, jako osoba strzelająca? Nie, absolutnie. Nie wolno broni dać komukolwiek, czy z rodziny, czy z przyjaciół, czy z znajomych. Do ręki, nie wolno, nie absolutnie, bo to już jest zagrożenie. Ja tylko mam prawo w określonych warunkach, na określonych zasadach, w określonym miejscu załadować tą broń, oddać czoł, nie oddać, rozładować, przewozić, przenosić. To są ściśle określone zasady. Takie jest prawo. E, absolutnie. Poza oczywiście szczelnicą, gdzie jest się pod okiem instruktora, prowadzącego i tak dalej, no to oczywiście no, 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 to, to, to w pełnej nad tym kontroli, ale nigdy, 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 przenigdy. Ale jeśli ktoś ma ochotę usiąść ze mną i posiedzieć, i pooglądać, czy porozmawiać, to niczemu to nie przeszkadza. Ja mam pytanko takie, 30, znaczy tu od gościa pytanko z, z komentarzy. 30.06 czy 308 i, dlatego, i dlaczego 30.06? No więc właśnie jedną, jeden kaliber i drugi kaliber jest w moim posiadaniu. 30.06 i 308 Winchester. To jest ten sam y, wymiar, to jest 7,62 y, średnica kuli i tutaj jest tylko różnica w ładunku prochowym, w energii, y, więc y, jestem oczywiście też na 30,06, zawsze miałem taki... Karabin od początku w tym kalibrze, następny jest również w tym kalibrze. Kniejówka 762-50R, więc to jest amunicja, która to, co na początku mówiłem, ma dużą energię i 3006 taką ma. Oczywiście, w zależności jaka to jest firma czy to jest Sako, czy Lapua, czy, 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 czy ta Belotka Czeska. To, to, to też jest znaczące, ale, ale przy tej energii z tą prędkością jestem przekonany, że no, jak jest cel celny szczałt, to nie powiem, że z wiatrówki, ale z każdej innej skutek jest taki sam. Ale tutaj stawiam właśnie to, co sugerowano: 30,06. Czy uważa pan, że problem niechęci społeczeństwa do myśliwstwa jest, jest brakiem odpowiedniej edukacji, czy może to problem medialnego nagłośniania nieprzestrzegania etyki i stwarzania zagrożenia przez myśliwych, na przykład przez spożywanie alkoholu podczas polowań. I przy okazji kręcenia durnych filmików też, które gdzieś tam wypływają. A no właśnie. Ech. Dzisiaj prawo zabrania na udział młodzieży do lat 18, udział w polowaniach, brania udziału w polowaniach. Prawo. Czy dobrze? Nie wiem. Ja myślę, że dzieje się tyle rzeczy, że jeśli ta młodzież jest wcześniej. Zapoznawana, to nic w tym złego. To, że taki mamy, a nie inny pier, to też sprawiają myśliwi, którzy, którzy w sposób no, taki no, bez zastanowienia kręcili. To już myślę, że jest dzisiaj rzadkość. Kręcili filmiki, gdzie zwierzyna szczelona, poszczelona, męczy się, cierpi. I to sprawiało, no, no, no co to sprawiało? No, no, to komuś, no, chyba, frajdę sprawiało. komuś frajdę sprawiało. To są takie sytuacje, gdzie, gdzie jest łamane zasady etyki, zasady moralności i w ogóle zasady łamania prawa. To, co się wydarzyło, głośna afera na osiedlu, gdzie w Biały Dzień myśliwy, który oczywiście miał zezwolenie na odszczał redukcyjny, co nie znaczy, że może sobie tym z, w, robić zagrożenie dla ludzi. Strzelać w środku osiedla, strzelać, gdzie no, no nie jest przyjemne patrzenie na, 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 na yy, farbującego dzika, yy, nie jest przyjemne jak to zwierzę kona. Dla, dla ludzi, a, a tym bardziej no, dla dzieci. No, w różnym wieku różnych no, to nie jest normalne, to, to nie wolno tego robić, A to przynosi nam właśnie właśnie no, takie, takie takie o nas y, opinie. To... No, tym bardziej, że Pan zwał Brzecha nie, nie wniósł żadnych konsekwencji, z tego co wiemy. Jeszcze nie, aczkolwiek postępowanie trwa, będzie y, oczywiście y, rozprawa sądowa. Prokuratura przygotowuje y, wraz z, rzecz, z rzecznikiem dyscyplinarnym Polskiego Związku Łowieckiego y, dokumenty, y, więc y, tutaj no, prawo stanowi y, absolutnie, absolutnie jednoznacznie. Nie wolno było tak się zachować. Jak to jest z tym piciem gorzały na polowaniach? A powiem ci tomuś, że to bardzo fajnie było. Ale oczywiście mówimy już po. Oczywiście, oczywiście. Bardzo miła i fajna tradycja, która sprzyjała temu. Ale oczywiście tak jak prowadzenie pojazdu, tak obchodzenie się z bronią. No jeszcze w pojeździe to człowiek jakoś tam jest bezpieczny, natomiast tutaj może się wydarzyć wszystko i, i no niestety kula wychodzi z lufy i już nigdy do niej nie wraca. Gdzie? Może się coś wydarzyć absolutnie, no nie nie, nie, nie wolno, nie wolno. Nie wolno pić, jak się poluje. Nie wolno, e, oczywiście, e, mamy te polowania zbiorowe, mamy e, no, polowania hubertowskie, mamy wigilijne, gdzie się kończą biesiadą. Ale już umiemy to robić i robimy to bezwzględnie, gdzie broń odjeżdża e, do domu, do szafki zamykana jest. I, 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 I wtedy wracamy i wtedy biesiadujemy. No i oczywiście dziczyzna, dziczyzna jest smaczna, dziczyzna jest zdrowa, zalecana. E, przy tej okazji no taki podam przykład, gdzie e, dziczyzna. Nie jest popularna. Nie jest popularna. Dziczyzna jest mało dostępna. Dzieczyzna jest mało. No, będzie... Jest mało dostępna, ale jak to jest? Mówiłeś wcześniej, że jest mało dostępna a jednocześnie jest mało stania. No, no więc właśnie. I gdzie je ja mogę kupić? Paradoks. Gdzie na przykład słuchacze nasi mogą sobie kupić taką zwierzynę, którą wy weżycie do skupu i tak jak mówisz, jest tam po, nie wiem, parę złotych, dosłownie za kilogram dobrego mięsiwa. Tak. Oczywiście musimy wiedzieć o tym, że to jest e, zdawana dziczyzna tylko po wypatroszeniu. E, trzeba ją e, obielić, oskurować, trzeba ją przygotować, trzeba e, wytrybować, trzeba przyrządzić, więc e, jak gdyby e, te koszty ciągle rosną, ale, ale, ale dostępna w jakich miejscach? No, w, no, trudno mi powiedzieć. Wiem na pewno, że e, no takie skupy są na, na zlecenie no, ludzi, którzy w swoich restauracjach czy, 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 czy eksportują. Ona idzie, trzeba ona, idzie na, tak, ona idzie w większości idzie na. ona idzie większości na eksport. I tutaj właśnie. Są dyktowane te warunki, gdzie no tyle, ile, ile dają, za tyle tą zwierzynę możesz oddać. Więc ona jest bardzo popularna na Zachodzie i tam jest kierowana. U nas, po pierwsze, ja tylko dam Ci taki przykład, gdzie jest trudność w kuchni z dziczyzną. Powiedz, ile jest schodowany świnka żeby osiągnąć 100 kilogramów. Ile, ile żyje? Nie wiem, Pół roku? Już nawet 4 miesiące. Świnia. Tak. Ale I osiąga wagę świnie, 100 kg. W domowa, tak? Świnia domowa, w hodowli. Mhm. I osiąga wagę 100 kg. Tucznik. Tucznik. A teraz proszę powiedz, ile dzik musi żyć, żeby osiągnąć wagę 100 kg? Nie podobnie może. A więc właśnie. Stąd dzik, który, i to jeszcze zależy w jakim rejonie, jeśli to będzie rejon taki dostępny w pasze, w pokarmy, w tą kukurydzę, w te zboża, to on szybciutko przybiera. To powiedzmy, no, 3 lata, 3 lata, no, 4, no już masz. 3 lata? Tak. Natomiast u nas w górach, to oczywiście określisz to po zębach, określisz to po po orężu. Taki dzik, który ma 100 kg, to ma 4-5 lat. I teraz wyobraź sobie, jaka jest struktura mięsa czteromiesięcznego i czteroletniego. A przecież gatunek podobny. Jak ono jest twarde. I co trzeba zrobić, żeby ono było smaczne, żeby ono było zjadliwe, żeby było miękkie. Właśnie ten 4 będzie twardszy. Ależ oczywiście, że taki to bardzo twardy, dzeluwa, <gryw> jak my to nazywamy. Nadaje się, a, a jednak można, A jednak. Ale trzeba mieć wiedzę, trzeba mieć doświadczenie. Ja tylko, jeśli mogę się odnieść do takiej sytuacji, kiedy mój kolega doznał zawału. Poszedł pilnować gdzieś tam pszenicy, wszedł na, wysia wszedł na, na zwyżkę. No i poczuł się bardzo źle. No Czuję, że to jest to jest, no, źle ze mną. Szedł. Idąc do samochodu, położył się w tej pszenicy i mówię, no, może mi przejdzie, ale widzi, że to jest coraz gorzej. Nikt mnie tu nie znajdzie. To jest zawał. To jest nic, tylko właśnie no coś się dzieje z moim serduchem. Doczłapał do auta, dojechał do domu, padł w mieszkaniu. Żona pogotowie, karetka, reanimacja, wylądował w szpitalu. Tadziu, pozdrawiam. Kawał chłopa. Powrocie do żywych, leży, popodłączany, podłączany i dziewięć godzin masz się nie ruszać. Masz leżeć, bez ruchu, przez taki okres czasu. A ta ziemi. dobra. Po czterech godzinach, pięciu, kolega wstaje, woła siostrę, chce się ubierać iść do domu. No zawołali lekarza. co pan wyprawia? Absolutnie. Proszę plackiem leżeć, nie wolno się panu ruszać. Ale jak? Ja się czuję dobrze, mnie nic nie boli, co ja tu będę leżał? Już jest wszystko w porządku. No więc na drugi dzień, czy kolejny, pan profesor przyszedł do, 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 do sali, do pokoju i pyta się, mówi proszę pana. Kolega się pyta, panie, panie profesorze, no, żeby uniknąć no, podobnym sytuacjom, żeby nie, nie dochodziło do takich sytuacji, do zabału. Jak mam żyć? Jak mam żyć? Co mam jeść? Jak się zachowywać i tak dalej? Proszę pana. No coś tam, coś tam, coś tam te wszystkie zalecenia, ale taki, powiem panu, bardzo byłby skuteczny sposób, gdyby pan miał dostęp do dziczyzny. I gdyby pan jadł dziczyznę. Proszę pana, te wszystkie nasze mięsa wiadomo jak są produkowane, co one zawierają i tak dalej. Gdyby pan jadł dziczyznę, to ona jest takim antidotum na te wszystkie inne rzeczy. I, i, i na pewno to, to, to by pana wsparło, to by panu dało siłę, to, to może uniknąłby pan takich zachowań. A kolega się roześmiał: Panie doktorze, od 20 czy 30 lat jestem myśliwym. Ja ją jem. To ja już teraz rozumiem. Zajechałem do domu i zastanawiałem się, co się stało, skąd w tym człowieku tyle siły, energii, że on po 4 czy 5 godzinach wstaje i chce iść do domu. To teraz ja już wiem, teraz ja już wszystko wiem. Dzieczyzna. Dziczyzna, tak jest. <grystanie> co sądzisz o polowaniu z termowizją? Zasadne czy niezasadne? Niezasadne. Według mnie. uważasz, że w nocy jesteś w stanie rozpoznać przez lunetę, czy to jest samiec, samica. W nocy, zaciążone, niezaciążone. No, co szczelamy do dzika. Tylko. No, lisa. Jestem w stanie po tylu latach obserwacji, gdzie no, moja małżonka, kochanie, pozdrawiam. Jak dowiedziała się wyliczankę moją, że rok ma 365 dni, a ja 250 razy byłem zapisany do lasu, no to była przerażona. No nie wiedziała, że aż tyle razy od niej uciekłem. Ale to sprawia, że to doświadczenie pozwala na właściwą ocenę, to nie jest na tej zasadzie, wracam, że czarna plama łeb się ukazał w krzakach i trzeba oddać szczał, bzdura. Jeśli ja będę ją obserwował przez wiele okresów w różnych porach roku, w różnych porach. Dnia, nocy. Oczywiście jestem w stanie, nie na 100%, ale w bardzo dużym procencie jestem w stanie określić, czy to jest samiec, czy samica, czy to jest w wieku takim, czy innym. I powiadam, to się szczela tylko do, 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 do dzika. dualnie Lisa Jenota. Jak się poruszać po lesie lub jakie mieć elementy ubioru, by nie płoszyć zwierząt, ale i nie być postrzelonym przez myśliwego? No nie widzę tutaj. Ciekawe jakieś... pytanie. Nie? No właśnie, zaskakujące. Rzucające się w oczy trzeba mieć chyba rzeczy. No więc nie wiem, może się odzywać, może dzwoneczek mm. mieć przy sobie, może, może rozmawiać, może no, no w nocy. No w nocy na pewno, jeśli będę miał nawet jakieś e, odblaskowe elementy, to one nie będą e, nic e, mówiły myśliwemu, bo nie oświetlone nie będą dawać odbijać światła. No chyba, że, 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 że myśliwy ma obowiązek mieć latarkę przy sobie, za świeci. No to będzie wiedział. Tutaj, jeśli chodzi o te termowizje, no to wizje na pewno są pomocne, ale, ale myślę, że nie ma na szansy. A jednak w odróżnieniu od, od, od właśnie tych tradycyjnych przyrządów optycznych, to, 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 to jednak dajemy, dajemy tą szansę, bo no wrócę do tej sytuacji, kiedy kurczaczek jest jeszcze w jajku, to on już nie ma szansy. Jeśli kurczak idzie do hodowli, jeśli prosiaczek idzie do hodowli, to on nie ma szansy. On ma tylko jedną szansę wyjść w jelicie, w wyrobie, w pasztecie, w czyneczce. Natomiast zwierzyna dziko żyjąca ma tą szansę. Ona może tam nie wyjść, ona może być gdzie indziej, ona może być nietrafiona, ona może nie spełniać właśnie tych warunków. Ona jest w okresach ochronnych, więc jest dużo czynników, gdzie ta zwierzyna ma szansę. A nic się nie mówi, prawda, o tych sytuacjach. Ja ostatnio tak w telewizji oglądałem, no, się, raban podniósł, bo kurczaczki, które się okazały, że nie są dziewczynkami, to ze skorupkami szły na a e, Nawet nie. Nawet nie. Nawet, nawet nadmiar. Nie. Nawet nadmiar. No więc właśnie. No i to no jest no więc, no więc właśnie. No tak, z tym nadmiarem, no ale to jeśli no coś tam, to proszę. Teraz mamy tutaj pytanie. Czy walka z ASF w ogóle ma sens w chwili obecnej? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Zawsze jest tak, jeśli jest skupisko danego gatunku zwierzyny, duże skupisko, no to coś się no, wydarza. Tutaj mamy do czynienia właśnie z tą chorobą. Ja nie doświadczyłem na moim rejonie, obwodzie, terenie. Nie ma jeszcze i, i odpukać, żeby nie było. Natomiast z relacji tych, którzy się z tym spotykają, to jest no, taki przykry widok, gdzie ta zwierzyna, no, całe batachy dzików przy, przy wodopojach gdzieś tam, no, padają w krótkim okresie czasu, no i są przenoszone. Czy myśliwi są zrzeszani w jakieś organizacje walczące z pseudoekologicznymi organizacjami? Albo co pan sądzi o ekologach i prozwierzęcych organizacjach, które robią z myśliwych bezduszników i psychopatów? No więc właśnie. Czy ktoś widział ekologów, którzy zalesiają, zarzewiają, którzy prowadzą introdukcję, reintrodukcję zwierzyny, którzy. No ale ekolog to jest taki człowiek, wiesz, no, pro natura i jego nic nie obchodzi. Tak. No dobrze. Natura sobie poradzi. Natura sobie poradzi. To, to wszystko, wszystko to, co wcześniej powiedziałem. No puścić to w samopas. No i jakby sobie ekolog z tym poradził? Znaczy ekolog moim zdaniem, jeżeli mówi, no już nie o ekologach, tylko musiałoby nie być ludzi. I być może problem by się rozwiązał. No chyba, że tak. No prostu na zmiar ludzi rozmawialiśmy kiedyś o tym, że te zwierzęta też uciekają z lasu, bo jeżdżą kładami, motorami, rowerami, biegają i tak dalej. Tego lasu z roku na rok ubywa. Tak. tak nadleśnictwo leśnictwo też ciacha las równo. Ciacha. No i teraz, yy, ja u siebie tutaj... wiem, że jak yy, tutaj yy, wiesz, no po prostu yy, nie mają te zwierzęta, nie będą gdzie mieli. Yy, nie będą te zwierzęta miały gdzie po prostu bytować. Tak. No. no więc właśnie, przenoszą się w tą kukurydzę, przenoszą, przenoszą Później się... Później idą do śmietników, Ale... bo jak, no jak już raz pójdą, bo... to już tak. pójdą. Bo po pierwsze, e, oczywiście e, to, co ciągle będę wracał do tego wilka, e, on e, tam dużemu dzikowi no, nie ma szans, ale warchlaczki pod, podjada, no, podjada jele są bardzo płochliwymi, one uciekają, zbliżają się do, do, do zabudowań, zbliżają się do, do, do wsi do domów. Więc, więc to, co mówimy, to jest składowa to. To są ludzie, którzy robią tym dzikom no, hałas w lesie, zachowując się, przebywając, ale też i nie mają te zwierzęta, gdzie się schować, odpocząć, przespać. No nie wiem, no, nie mają też i pokarmu, no to idą do śmietnika, idą, idą do, 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 do miasta, nikim krzywdy nie robi. To zaczynają się zachowywać no, nienaturalnie. Dlaczego waszym zdaniem jest taka tendencja, że nawet bambiści krytykują odstrzał, a jednocześnie łowienie ryb jest ok? Dobrobyt? Że jest? Bo mi się też wydaje, że te, że, że te lata 80. to też yy, dużo ludzi kusowało chyba też, nie? przez tej zniżyny było dużo mniej. Tak. Tak, tak. Bo ja to widziałem u siebie na wiosce, tak. że tam co drugi to tam w lesie mieszkał. E, to był taki czas, to był taki czas, kiedy... No, Nie było mięsa w byliśmy sklepie. Byliśmy głodni. No tak. To jest ten czas, kiedy, e, ja pamiętam doskonale, w miastach e, komórki, garaże, na działkach, altanki, e, hodowanie świń, królików, to było... To było nagminne, tego było bardzo dużo. Ale to też sprawiało, że ludzie, młodzież, dzieci brały udział w tym. Jeśli świnkę, tato zabił, to uczestniczyli, widzieli, jak to się odbywa, tego królika zabił, skórował, jest mięseczko, mamy co jeść, radość i tak dalej. Więc to, 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 to sprawiało, że ludzie mieli większą świadomość. Dzisiaj proszę zobacz, Tomeczku. Spytaj się swojej córki. Mleczko, nie odkrówki z kartonika, z a marketu. Nie, no nie, nie. Więc... Zły przykład. Zły przykład. Jest, przepraszam, u mnie jest szkolenie od małych. To. Super. Wszystko I teraz jest. gdyby, i gdyby, i gdyby, gdyby, Prawda, ludzie mieli na to czas i tak wychowywać i tak szkolić. Więc ta świadomość by była zupełnie inna, a, 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 a w większości no to, 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 o czym mówimy, no, no więc. Ciekawe pytanie kolejne. Czy uważa, że myślistwo się powoli kończy? Bo tutaj no, są jakieś obelgi i tak dalej, że jest generalnie wielkie dziadostwo. No i, i takie są nastroje też, nie? Czy musi się zdarzyć coś takiego, jak na przykład faktycznie te dziki w mieście ruszą na tych ludzi. Dojdzie do jakiegoś pogryzienia, zjedzenia przez dzika, i wtedy będzie przyzwolenie społeczne do tego, żeby myśliwi mogli strzelać już bez żadnego. Napiętnowania. Tu nie chodzi o napiętnowanie. Strzelać mamy obowiązek, mamy to redukować. Tutaj chodzi o zachowanie wszystkich tych poczynań zgodnych z prawem. Jest wiele sposobów, żeby tego dzika wygonić z, tej, z tego osiedla, z tego terenu. Jest wiele sposobów na to, żeby nie wiem, odłowić go i, 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 gdzieś tam, i gdzieś tam, jeśli już to, to poza, poza tymi rejonami, terenami. No więc. Czy myśliwi nie są kłamcami, stawiając się w roli drapieżników w ekosystemie? Chodzi mi przykładowo. O zabijanie jeleni z okazałym porożem, czy dużych odyńców, czyli jednostek z najlepszą pulą genową w populacji. Drapieżniki z kolei wybiera oso osobniki najsłabsze, czyli zgoła odwrotnie? Pozdrawiam. No nie odwrotnie, nie zgodziłbym się tutaj, bo na czym polega selekcja zwierzyny? Właśnie na tym, że szczególnie przed okresem yy, Rui, przed, przed rykowiskiem są prowadzone selekcje samców zwierzyny płowej i tak rogaczy i jeleni, gdzie te osobniki, które nie dają nadziei w przyszłości na dobrego reproduktora, który nosi te właściwe geny, który no da potomstwo. Właśnie takie silne, mocne, to te wszystkie słabe są odstrzeliwane. Są odstrzeliwane właśnie w drodze, w drodze selekcji. To też sprawia, że natura sobie sama też i reguluje. One są niedopuszczane do, 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 do pokrycia łani, takie byki słabe, ale coś się tam uda. Jak się dwóch bije, to trzeci może skorzystać. I wtedy, i wtedy, no tutaj jest no, naszą rolą, żeby jeśli mamy ileś tych byków, to tak. E, na przykład na, na 12 bodajże u mnie w kole selekcyjnych są dwa łowne. Łowne, na czym to polega? Osiągnął swój wiek. 10 lat, on y, jest y, pięknym matrofeum ale jako reproduktor to on już jest słaby. słaby. Jeśli byk potrafi 15-20 łań zadbać o nie, przy sobie trzymać, do momentu, kiedy powiedzmy ostatnia zostanie pokryta, to taki, to taki byk stary jedną sobie przygrucha, zagoni gdzieś tam do młodnika, a jest specjalnie nieryczy, bo już nie ma czym się chwalić, tylko sobie ta posteńka i to wszystko. Więc piękne y, trofea właśnie z tego y, typu i z takiego wieku, jeśli chodzi tutaj o jelenie. Mi się wydaje w tym wszystkim, drogi Bolesławie, że jest dużo niewiedzy wśród tych komentujących, hejtujących cały ten nasz PZEU. A mało jest inicjatywy z naszego PZEU o, o edukacji i o tym wszystkim. Tak, tutaj się z Tobą zgodzę. Pieniądze idą dużo. Ja nie widzę billboardów tłumaczących, dlaczego są takie, a inne działania podjęte przez Polski Związek Myśliwski czy Łowiecki. I teraz pytanie na koniec do Pana Bolesława. Jakby. Jakbyś ty był dzisiaj rozdającym karty w tym temacie, to od czego byś zaczął? No. No, nie umiem odpowiedzieć jednoznacznie. Yy. I żeby była jasność, tutaj my nie jesteśmy fanami tłuczenia zwierzyny i robienia kotletów. Bo ja jestem myśliwym, ale o, kiedy ja byłem na tym polowaniu, 4 lata temu ostatnio. Jakoś nie mam ciągotek, ale lubię sobie u siebie na działce i podsypać, bo zbieram obierki i dokarmiam, patrzę na te zwierzyny, lis przychodzi, zające przychodzą. Fajnie jest, mało widzę kuropatwy, mało widzę barżantów i faktycznie się to pokrywa z tym, co, co mówisz, bo są lisy na drodze też, nie? Nie robię nic tam żadnych porządków, bo to nie jest mój refer i tak dalej, ale jakby była edukacja, to może ludzie by inaczej do tego też podchodzili, nie? I z tym, i z jedzeniem też tego mięsa, i z docenianiem tego, co ten las da. Bo jednak jest różnica. Gdzieś czytałem, że jesteśmy jako kraj największym krajem, który używa środków tych, no, tych ulepszaczy mięs, czy jak to się tam nazywa? Ulepszaczy, ulepszaczy. Tak. No i miło jest kupować w tych wszystkich marketach te wszystkie kurczaczki mięska i tak dalej, ale nikt się tak naprawdę nie zastanowi, jakie, te ży jakie życie te zwierzęta miały. Nie? Nikt o tym nie myśli. Można też ograniczyć spożywanie mięsa, nie? Na przykład tak jak dawniej było, raz w tygodniu. Nie? Tylko czy. No właśnie, to może niech zawodowy myśliwy się wypowie, co by zrobił w tej kwestii. Nie czuję się na siłach swoim doświadczeniem i wiedzą, jak organizacyjnie, no bo to by czuło w jakiś sposób ująć, prawda. Wiem i to się pod, według mojej oceny potwierdza, że no jednak myśmy byli takim wzorcowym systemem w łowiectwie. Polski Związek Łowiecki myślę, że do tej pory zdał egzamin. I odbywało się to wszystko w sposób należyty właściwy. Z w pewnym momencie nastąpiło właśnie to załamanie, nastąpiły takie no, niekorzystne dla nas opinie. To jest, to jest wiele czynników, na to wpłynęło. A masz jakieś informacje, że np. taka sama nagonka jest w Niemczech czy gdzieś w Skandynawii? No więc nie. Czy jest inaczej? No więc nie. No, więc, żebym, in, inaczej no proszę bardzo. My mamy, my, mamy, my mamy tutaj taką ilość, która była przywoływana myśliwych w kraju a w skandynawii około 30% społeczeństwa to myśliwi i co ty na to powiesz no ja nie co ludzie powiedzą a właśnie tradycje więc y, y, co z tego że w, w, w gazetach tygodnikach miesięcznikach łowieckich są podawane przepisy na dziczyznę kto je czyta, jaka jest dostępność do tej, do, 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 do tej literatury czy do tej gazety? No, Może być żadna, tylko dla, dla środowiska. Nie ma publikacji, nie ma takiej szerokiej informacji. Myślę, że wiele ludzi by skorzystało i wiele punktów by powstało sprzedaży dziczyzny, informacji o dziczyzny. O, o, o dziczyźnie, o jej zaletach, o jej walorach, o ich i, i smakowych, i właśnie tych, o których tutaj <laughs> wcześniej yy, pan profesor yy, przekonywał, jakie to jest antidotum w stosunku do tego, co my spożywamy i co to zawiera, to mięcho. Czyli stawiamy na edukację. Przede wszystkim. Przede wszystkim edukację młodzieży, yy, ale też i ten wizerunek. Myśmy, myśmy u siebie e, organizowali wiele imprez. E, ta pandemia nam przeszkodziła. Pięknych imprez. E, tutaj muszę powiedzieć, że no w kraju odbywa, odbywają się te krajowe, e, krajowe e, konkursy o róg wojskiego, ale też i w naszym okręgu to cała masa dotychczas właśnie takich konkursów jak e, Wieloletni przez kilkanaście lat w Lądku Zdroju okryształowy wyróg, gdzie były właśnie przesłuchiwane zespoły muzyki łowieckiej. I imprezy właśnie tego typu na Sobiegórskim Muflonie. To ostatni Sobiegórski, czy przedostatni Sobiegórski Muflon, to już sięgnęło, zanim tu myśmy na stadionie organizować Musieli, bo tylu było chętnych uczestników no, z poczęstunkiem dziczyzny, z właśnie zaangażowaniem wiele kół, ale wiele środowisk do tego stopnia, że myśmy wydawali po 2000 tysiące posiłków darmo. A myślę, że A, na przykład Przepraszam, ale też i takie charytatywne, gdzie e, organizowane kolędowiska, zaprzyjaźniony e, z łowiectwem e, ksiądz, bardzo chętnie. Zaprasza zespoły Owieckie do oprawy mszy, właśnie, gdzie, gdzie słuchamy pięknych utworów i pięknej piękne wykonaniu zespołu kolęd naszych. A też i organizowane były charytatywne takie spotkania, gdzie był koncert, a potem na przykład na rzecz hospicjum były wydawane posiłki, oni sobie no, zasilali swój budżet. Także to, to, to można robić, to trzeba robić, bezwzględnie trzeba robić. Potrzebni są ludzie, ludzie, którzy są zaangażowani. Oni są, oni są, to tylko trzeba zaprosić ich, gdzie zaangażowani sami, zaangażowane ich rodziny, oni no, no pięknie umieją to robić organizacyjnie, jest cała masa sponsorów chętnych, żeby żeby wspierać i wspomagać. to no, no Nie chcę tu wymieniać wszystkich po kolei, ale, ale, ale to, 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 to właśnie to stwarza i ten wizerunek łowiectwa też można odbudować. Ja powiem, że łowiectwo to jest tak szeroki zakres zainteresować, mogą się realizować wszyscy ci, którzy y, lubią literaturę, malarstwo, strzelectwo sportowe, czy też właśnie no, takie tu o czym Suriwalowcy, mówimy. Suriwalowcy, tak. bushcraftowcy. Znaczy, <laughs> ja... Przyrządzanie y, y, posiłków z dziewczyn. Przecież, przecież to można się realizować, bo jest przepiękne, przepiękne. Ale to chyba drogi Bolku, ktoś musi wyjść jeszcze szerszą inicjatywą Ktoś musi użyć tych nowoczesnych mediów społecznościowych, Facebook, Przekonać Instagram, ich. YouTube tak. Tak. i przekonywać tak. ludzi, bo tak, tak bo jak pokonywać. ktoś tam napisał, no w cudzysłowie uleśne dziadki zaraz się zabiorą. I kto będzie następny? I PZD powinien jakąś nową wymyślić metodę, żeby dotrzeć do tych następców i tych następców pozyskiwać ich edukować przez nie przez szkołę, bo w szkole już edukacja jest z roku na rok coraz gorsza, tylko przez media społecznościowe. A tego moim zdaniem, bo jestem tam w środku i jest mało ze strony Polskiego Związku Łowieckiego. No więc właśnie, no więc właśnie, to jest ten taki czas. To trzeba nie... wykorzystać to, co jest, nie tak. nowoczesne narzędzie, a tego nie ma i mam nadzieję, że... Po tym ktoś może gdzieś tam coś nas usłyszy, dostrzeże i zacznie coś w tym kierunku robić. No, bardzo, bardzo, bardzo bym chciał. Jestem na tak, oczywiście, i bardzo chętnie zawsze, jeśli to, 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 to służę radą, pomocą i swoją, i swoją osobą, to właśnie, kiedy wcześniej mówiliśmy o tych wszystkich noktowizjach, termowizjach, to jest potrzebne do określenia. Ale, ale, ale to, to, to nie sprzyja. To nie sprzyja temu, żeby, żeby no tak. Są narzędzia, i... można ich użyć. Tak. Nie zawsze należy. Tak, tak, tyle. No co, kończymy. Bardzo dziękuję za przybycie do studia. drogi no, Bora, Bardzo Boczku. mi miło, Tomaszku, bardzo bardzo mi miło bardzo Ci dziękuję. Wreszcie przyjeźdź do Krakowa. E bo <laughs> zawsze to ja jeździłem. No tam, więc właśnie w góry sobie. No więc właśnie. Polecamy rejon Gursowik, można zobaczyć z po lesie, piękne muflony. Mam nadzieję, że je zobaczymy. Ja ostatnio je zobaczyłem koło zamków Książu. Tak. Tam tak. Można było je filmować z drogi numer 35. One, one przy trudnej zimie, takiej, bardzo e, wysokich śniegów i mroźnych. E, Pasły się na tych właśnie. Miejmy nadzieję, że tam wątek. dalej się pasą. I że są, i że będą, i że nic im nie będzie, i że wasze działania spowodują, jest że wsparcie no, rządzących, decydujących I, i, i właśnie taka postawa, postawa tych, którzy są w, z, to głównej, głównymi wodzami. Polskiego Związku Łowieckiego, co by mogli sprawić, żeby to wsparcie wykorzystać nasze. No i Było widoczne i odczuwalne. Dziękujemy za wizytę. Przypominam za o życie. lajkach, o subskrypcjach i do następnego. Dziękuję. Do Kłaniam się pięknie. Do miłego Daszbur. Daszbur.